konfiguracja kamery Orlo Z15. Otwórz karton i rozpakuj zestaw. W środku znajdziesz instrukcję obsługi oraz naklejkę, nadajnik Wi-Fi, zestaw maskownic, dedykowany zasilacz, śruby montażowe, kartę aktywacyjną do chmury, oraz niezbędne narzędzia do montażu. Wkręć nadajnik i przygotuj się do konfiguracji. Konfiguracja poprzez Wi-Fi. Podłącz kamerę do zasilania. Przejdź do aplikacji Ocam. Po otworzeniu zeskanuj kod z kamery. Wybierz z listy swoją sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i przejdź dalej. Przyłóż telefon blisko kamery, aby urządzenia zostały sparowane. Połączono pomyślnie. Jeśli kamera wydała komunikat głosowy, możesz przejść dalej. Nadaj nazwę swojej kamerze. Wszystko gotowe. Teraz możesz dopasować ustawienia do swoich potrzeb. Możesz skorzystać z opcji Preset. Ustawić dzięki temu trasę patrolowania kamery z wybranymi punktami kontrolnymi. Za pomocą dotykowego touchpada w aplikacji wybierz miejsce swoich punktów kontrolnych. Do każdego punktu kontrolnego możesz dobrać czas postoju oraz prędkość przemieszczania się kamery między kolejnymi punktami. Aby potwierdzić swój wybór, kliknij w przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu. Przejdź do menu, aby włączyć wykrywanie ludzi, przejdź do monitoring i alarmy, następnie włącz kadrowanie oraz śledzenie. Po włączeniu ikony w menu zmienią kolor na niebieski, kamera jest gotowa do pracy. Pozostało Ci wybrać miejsce i zamontować kamerę. Konfiguracja za pomocą przewodu LAN. Wepnij przewód LAN do kamery. Przejdź do aplikacji Ocam. Przejdź dalej i zaczekaj na sparowanie się urządzeń. Możesz nadać nazwę swojemu urządzeniu. Wszystko gotowe. Kamera jest gotowa do pracy.